Wobec gabinetu premier Beaty Szydło głosowanie poprzedziła kilkugodzinna debata. Odwołania rządu PiS-u domagali się politycy Platformy Obywatelskiej. Wniosek Platformy poparło 174 posłów. Przeciwko było 238, a 4 wstrzymało się od głosu. Rozpatrzenie wniosku Platformy rozpoczęła burzliwa debata. Jako przedstawiciel wnioskodawców głos zabrał szef PO Grzegorz Schetyna, kandydat tej partii na premiera. Podczas ponadgodzinnego przemówienia polityk wyliczył wszystkie, jego zdaniem, największe porażki rządu, nawiązując m.in. do reformy armii oraz sądownictwa. Jak stwierdził, rząd Beaty Szydło nie słucha Polaków, którzy chcą zmiany władzy. Grzegorz Schetyna ocenił, że rząd PiS to rząd autorytarny. W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał prezes partii Jarosław Kaczyński, który odniósł się do zarzutów szefa PO. Platforma zarówno dziś, jak i w czasie 8-letnich rządów posługiwała się jednym mechanizmem, manipulacją, wskazał Jarosław Kaczyński. Ten mechanizm mógł służyć i służył takim operacjom jak na przykład wojna z kibicami. Można było atakować kogoś, kto wydawał w internecie stronę antykomor. Można było atakować redakcję, która miała kompromitujące dla was taśmy. A to jest właśnie metoda Putina, bo to wy szliście w stronę Putina. To wy zbliżaliście wtedy Polskę do Rosji. Po wystąpieniach klubów i kół parlamentarnych do wniosku PO odniosła się premier Beata Szydło. Szefowa rządu oceniła, że wniosek o wotum nieufności został przygotowany niechlujnie, bez merytorycznych podstaw. Pod tym wnioskiem nie podpisali się nawet wszyscy posłowie PO, przypomniała Beata Szydło. To do tego wszystkiego jeszcze pominęliście niektóre resorty, bo wniosek nie dotyczy całego rządu i rozumiem, że jest to po prostu przez wasze niechlujstwo. Kiedy przegraliście wybory w październiku 2015 roku, my przystąpiliśmy do realizacji programu, do którego byliśmy przygotowani, bo cały czas, będąc w opozycji, organizowaliśmy spotkania merytoryczne, konferencje, kongresy. Byliśmy w każdej gminie i to Polacy powiedzieli nam, jakiej chcą Polski i czego oczekują. I to Polacy dali nam mandat do rządzenia. Premier wskazała też na najistotniejsze, doceniane przez społeczeństwo spełnione obietnice wyborcze, realizację programu Rodzina 500+, oraz uszczelnienie systemu podatkowego. Z Sejmu dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska. W Dobrzeniu Wielkim trwa protest głodowy przeciwników powiększenia Opola. Wczoraj 3 posłów z PSL, Kukiz 15 oraz 1 niezależny zaapelowali do premier Beaty Szydło o działania w tej sprawie. Protestujący domagają się powrotu do gminy Dobrzeń Wielki, sołectw przyłączonych 1 stycznia bieżącego roku decyzją rządu do Opola. Władze gminy utrzymują, że przyłączone do Opola sołectwa poniosły z tego powodu straty finansowe i miały problemy z zamknięciem budżetu. Na początku tygodnia do sprawy odniósł się wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Przypomniał kontrowersje towarzyszące wcześniejszym mediacjom. Żona reprezentująca gminę Dobrzeń Wielki, osoby, które były negocjatorami w ramach tego procesu mediacyjnego na czele z wójtem tej gminy, wzięła udział w antyrządowej, takiej kodowskiej demonstracji w Opolu. Są z tego nagrania, są relacje medialne. Tam artykułowano niedwuznaczne hasła i postawy, które zostały odczytane przez prezydenta Opola.
to no jego decyzja jako zerwanie mediacji, jako postawa, która do mediacji nie sprzyja i nie służy. I jak sytuacja uległa jeszcze większej eskalacji, skoro jest ten proces budowy, ale też nie dostrzegam złą wolę tej strony, która reprezentuje protestujących. Dobrzeń Wielki jest jedną z czterech gmin, której część terenów, między innymi ten, na którym znajduje się elektrownia, przyłączono do miasta Opole. Decyzja rządu wzbudziła szereg protestów samorządowców, polityków i mieszkańców tych gmin. Na przełomie roku odbył się pierwszy protest głodowy. Po kilkunastu dniach protest przerwano i rozpoczęto mediację z udziałem m.in. strony rządowej. Rozmowy jednak zostały zerwane. Władze Opola podtrzymują wolę rozmów z rządem Dobrzenia. Z zarządem Dobrzenia Wielkiego Opole zadeklarowało już przekazanie na rzecz Dobrzenia Wielkiego ponad 30 milionów złotych w ciągu najbliższych 4 lat. Troje kandydatów będzie się ubiegało o urząd prezydenta Stargardu w województwie zachodniopomorskim. Już w najbliższą niedzielę odbędą się przedterminowe wybory. Ich rozpisanie było związane ze śmiercią poprzedniego włodarza miasta Sławomira Pajora. Z listy PiS startuje starosta stargardzki Ireneusz Rogowski. Kandydatką Platformy Obywatelskiej jest Zofia Ławrynowicz, natomiast Rafała Zająca popiera m.in. Nowoczesna. Do tej pory w regionie rządzili politycy Platformy, dlatego też politykom PiSu zależy na zwycięstwie. Poseł PiS Michał Jach podkreśla, że wygrana kandydata to także gwarancja przyspieszenia rozwoju regionu. Naszym kandydatem jest osoba szczególna, pan Ireneusz Rogowski. Przez to, że jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, że dla naszych polityków, że ma bardzo dobre kontakty, między innymi również przeze mnie i z Warszawą, to będzie mógł w razie zwycięstwa naprawdę bardzo przyspieszyć rozwój naszego miasta. To przecież z naszego regionu pochodzą bardzo ważni politycy, jak pan Jarek Brudziński, minister Gróbarczyk i wielu innych jeszcze ministrów, to daje szansę, dużą szansę. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta Stargardu jego funkcję tymczasowo pełni Paweł Bakun, dyrektor tamtejszego szpitala. W Hiszpanii wychodzą dzisiaj na ulicę pierwsze procesje pasyjne. Są one zapowiedzią procesji Wielkiego Tygodnia, które łączą wiarę, pobożność ludową oraz sztukę. W wielu miejscowościach, szczególnie w Andaluzji, wciąż jest to najważniejszy tydzień w roku. Hiszpania tradycyjnie obchodzi dzisiaj tak zwany Viernes de Dolores, czyli Piątek Matki Bożej Bolesnej. Poświęcony jest on cierpieniom Maryi, jakich doznała na widok męki Jezusa. Z drugiej strony jest znakiem rozpoczęcia Wielkiego Tygodnia. Wiele bractw przyjmuje nowych członków, a na ulicę wychodzą pierwsze procesje, głównie z figurami Matki Bożej Bolesnej, samotnej bądź płaczącej. Zgodnie ze zwyczajem wielu Hiszpanów nawiedza dzisiaj także kaplice, gdzie znajdują się te naturalnej wielkości figury. Najsłynniejsza procesja ma dzisiaj miejsce w Kartagenie koło Murcji. W procesji z patronką miasta, Matką Bożą Caridad, biorą udział dziesiątki pokutników, tak zwanych penitentes. Ich miarowe ruchy, milczenie i boże stopy robią duże wrażenie na obecnych. Z kolei w miejscowości Lein koło Albacete na ulicę wychodzi droga krzyżowa z pochodniami. O północy rozbrzmiewa pierwsza tamborada, czyli ogłuszające bicie w bębny, które oznajmia początek Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej. Natomiast mieszkańcy Avili uczestniczą dzisiaj w Via Matris, czyli specjalnej drodze krzyżowej poświęconej cierpieniom Maryi, Matki Jezusa. Viernes de Dolores jest również bardzo popularny w Ameryce Łacińskiej. Na ulicę wychodzą barwne procesje z Matką Bożą Bolesną, które niekiedy trwają wiele godzin. W Gwatemali poprzedza je, począwszy od końca XIX wieku, marsz studentów, którzy denuncjują najważniejsze problemy społeczne kraju. Z Madrytu relacjonował ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam Państwa na modlitwę popołudniową z liturgii godzin. Ci ludzie w Polsce do połowa 70, kiedy byli mniej więcej na studia, wrócili do Wrocki. A w zasadzie pierwszy raz wyjechali do Wrocki. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. A niech was chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Nadeszła oto godzina, gdy Jezus w męce umierał. Wzywajmy Jego imienia, pokornie prosząc o łaskę. Ciebie czujesz złotrowie, wyczulnie w wyznanie. Niech także nasza modlitwa jest na miłosierdzie. Na krzyżu śmierć pokonana, wróciło światło po mroku. Niech groza grzechu przeminie, a dusze blaskiem jaśnieją. Bogaj by Ojca i Syna i Ducha i Najświętszego. Niech Bóg podaczy nas pieczu i sprawiedliwego wysłuchamy. Amen. Umocnieni łaską Bożą. Pracujmy nad sobą wielkiej cierpliwości. W proch powalona jest moja dusza, Panie. Przywróć mi życie według Twego słowa. Wyjawiłem Ci moje drogi, a Ty nie wysłuchał. Naucz mnie swoich ustaw. Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, abym rozważał Twoje cuda. Tędy, że do Ty płacze moja dusza. Podźwięk mnie, jak obiecałeś. Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa. Obdarz mnie łaską Twojego prawa. Wybrałem drogę prawdy, prawdę w tym wyroku. Lgnę do Twoich napomnień. Nie daj mi okryć się wstydem. Pobiegnę drogą Twych przykazań, gdzie szeroko otworzysz do serca. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie, bo postępowałem nienagannie i nie wahałem się, pokładając nadzieję w Panu. Doświadcz mnie, Panie, wystawiony na próbę. Dalej bezmienisze. Bo przed moimi oczyma łaskawość Twa stoi i postępuje w Twojej prawdzie. Nie zasiada ani się nie spotyka z niej kłócicami. Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców i nie przestaję z występnymi. Umywam moje ręce z rach niewinności i obchodzę Twój ołtarz, Panie. By głośno śpiewać o Twojej chwale i opowiadać o wszystkich Twych cudach. Miłuję, Panie, dom, w którym mieszkasz i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała. Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, a życia mojego z mężami krwawymi. Niech ręku zbrodnia, a ich prawica pełna jest piekłem. Ja zaś kroczę w mojej niewinności. Wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną. Na równej drodze stoi moja stopa. Na zgromadzenia w błogosławie Pana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Do Ciebie wołam, Panie, opoko moja, na głos mój nie bądź głuchy. Aby wtedy, gdy będziesz milczał, nie stał się podobny do wstępującej do grobu. Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego. Niech jest z rzecznikami i z tymi, którzy nieprawości czynią. Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, a w duszy żywią złe zamiary. Niech będzie Pan błogosławiony, Boże słowo z mego błagania. Pan moją mocą i tarczą, zaufało mu moje serce. Pomógł mi więc moje serce się cieszy, miłoją pieśń błogosławię. Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swego pomazańca. Ocalaj swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu, bądź im pasażem i wejść po piekło. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Umocnij łaską Bożą pracę i zasłów wielkiej cierpliwości. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam dał się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzegących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. Pokorny jest skruszony, Ty Boże nie gardzisz. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, odpuść nam nasze winy i wyzwól nas z więzów grzechu, w które popadliśmy wskutek naszej słabości, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będzie dzięki. Dziękuję za wspólną modlitwę. Z Panem Bogiem dziękuję za wspólną modlitwę. Jest 14:31. Teraz lektura, następnie przegląd katolickiego tygodnika Niedziela. Ale to były naprawdę pojedyncze przypadki i ci ludzie doświadczali ich jednorazowo. To nie jest tak, Jadwiga Czechowicz. Kresy i bez kresy. Czyta Piotr Bajur. Że do dzisiaj moi przyjaciół na przykład, których poznali w szkole, we wcześniej podstawówce, mają z nimi kontakt, odwiedzają się wzajemnie. Są naprawdę bardzo serdeczne relacje do dzisiaj. Być może jest tak, że
część z takich niefajnych sytuacji ci ludzie wyparli, bo to też jest naturalny proces. Ale w moich rozmowach z nimi wszyscy podkreślali właśnie to serdecznie. W listopadzie 1918 roku Polska wróciła na mapy świata. Ludzie doczekali się wreszcie i usłyszeli ogłoszenie końca wojny. I wydawało się, że ten czas dla nich upragniony przyszedł i pozostanie już na zawsze. Niemcy powoli zaczęli opuszczać swoje stanowiska i się wycofywać. W domu nikt nie mówił o Jakubie. Ale każdy myślał o nim, że może teraz wróci. Poszedł z ruskimi na wojnę, ale Ruscy już dawno u siebie, a o Jakubie cisza. Może nie żyje, dlatego nie wraca. A może w niewoli był i wróci. Ta nadzieja rodziła się w sercach, ale w milczeniu dalej musieli cierpliwie wyczekiwać. Zbigniew z Gertrudą postanowili wrócić do swojego domu. Widać było, że kobieta ma obawy przed powrotem, ale tęsknota za rodzinnym domem okazała się silniejsza i przemogła strach, który po stracie trójki dzieci kilka lat trzymał kobietę w uścisku niemocy. Wiadomości, które docierały z gazet, budziły coraz większe nadzieje na spokojniejsze życie we własnym wolnym kraju. Józef znał dobrze sytuację, jaka istniała za wschodnią granicą. Jako wielką, ogromną pożogę postrzegał rosyjski kraj, w którym ludzie jednoczyli się i podburzali przeciw ładowi i porządkowi, jaki panował w pozostałych narodach. Ciążyła ta pożoga Józefowi i czuł jej obecność i tchnienie, niby za granicą, ale blisko siebie. Polska, która po ponad 100 latach niewoli odzyskała niepodległość, potrzebowała czasu i spokoju, by odrodzić się na nowo. Rosja, która jeszcze niedawno była zaborcą, rosła w coraz większą potęgę, kierując się komunistycznymi ideologiami i stając się coraz bardziej niebezpieczna. Komuniści przez swoją agenturę rozsiewali się już od dawna po świecie, jak ognie zapalne. I liczyła Rosja, że gdy tylko wielka wojna się skończy, od tych ogni zapłoną robotnicy wszystkich krajów. Podburzali z wielką siłą także robotników w Polsce. Ale Polska inne miała wyobrażenie o wolności. I gdy niepodległość przyszła, to nie czerwone, a biało-czerwone zawisły wszędzie flagi. Zdetonował ładunek wybuchowy przed chrześcijańskim kościołem w Aleksandrii na śródziemnomorskim wybrzeżu Egiptu. Zabił 2 osoby, jest to 21 rannych. To druga dzisiaj eksplozja w Egipcie. Kilka godzin wcześniej do wybuchu doszło w koptyjskim kościele w mieście Tanta w Delcie Nilu. Tam zginęło co najmniej 25 osób, a 60 jest rannych. Nie wiadomo, kto stoi za obu zamachami. W niedzielę palmową papież Franciszek odprawił mszę świętą na placu świętego Piotra w Watykanie. Przed modlitwą Anioł Pański pozdrowił wszystkich młodych ludzi, którzy razem ze swoimi biskupami obchodzą Dzień Młodzieży w diecezjach. Jest to kolejny etap wielkiej pielgrzymki rozpoczętej przez świętego Jana Pawła II, która w ubiegłym roku zgromadziła nas w Krakowie, a która wzywa nas do Panamy w styczniu 2019 roku. Na zakończenie liturgii Niedzieli Palmowej na placu świętego Piotra młodzi Polacy przekazali Krzyż Światowych Dni Młodzieży młodym Panamczykom. Światowy Dzień Młodzieży ustanowił święty Jan Paweł II. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dzień dobry, Jacek Kręcel, kłaniam się w Polskim Radio 24. Dziś gość Maciej Sikorski. A spotkanie nasze jest poświęcone czemuś, co zwykle ludzie nazywają życiem, czyli Miłość Piekę nie polecam. To książka, która pojawia się w tej chwili na półkach księgarskich. To jest ciekawa reminiscencja pana życia, ale także wskazówka dla wielu, w jaki sposób można sobie z tym życiem poradzić, jak je zmieniać. Dzień dobry. Dokładnie. Książka ma wiele warstw. Gdybym tak najkrócej mógł powiedzieć o niej, to chętnie bym użył języka filmowego i powiedziałbym, że ta książka to jest takie kino drogi, tak bym powiedział. Z tym, że ona nie opowiada o jakichś podróżach bardzo odległych, jeśli chodzi o miejsca jakieś, nie opowiadam o podróżach po różnych kontynentach, to nie jest książka podróżnicza w tym sensie, natomiast na pewno jest o podróży, z tym, że jest to podróż duchowa. Ona opowiada o różnych rzeczywistościach duchowych, w których dane było mi przebywać. A wszystko zaczyna się tak naprawdę w Jarocinie? Wszystko zaczyna się w Jarocinie, w zasadzie pod Jarocinem, można powiedzieć tak.
Później wycieczka na Śląsk i zupełnie inne przeżycia, doznania. Pierwsze spotkania, które można powiedzieć, że nie były tymi spotkaniami, o których ludzie by mówili, że były inspiracją na dalszą drogę, chociaż ja bym powiedział, że to początek zakrętu. To znaczy, może tak jeszcze się do tego Jarocina troszkę cofnijmy, gdzie przyszedłem na świat. To jest taki ważny moment w moim życiu, który jest, dość często taka figura występuje w życiorysach osób poharatanych przez życie mocno. Mam na myśli rozwód rodziców. Czyli takie przejście z sielanki, z życia na początku w pałacu, później w pięknym domu. Mieszkaliśmy w takim pałacu, mama pracowała tam w domu dziecka, w przepięknych przestrzeniach. Później mieszkaliśmy w domu, byliśmy bardzo bogatą rodziną, ojciec miał dość takie eksponowane stanowisko. No i w wieku, mając 5 lat, następuje takie doświadczenie trudne, traumatyczne, czyli właśnie podróż na Śląsk. To tak w samochodzie marki Żuk, pamiętam, bo to była ważna marka, dlatego że wcześniej takie marzenia się pojawiały, jak widziałem ten samochód, to bardzo mi to imponowało, że chciałem być kierowcą Żuka. Najwcześniej jeszcze taki moment chyba trudny jako dla małego chłopca, rozstanie z największym przyjacielem. No tak, to właśnie takie, w jednej chwili straciliśmy bardzo ważne rzeczy, w zasadzie większość tego, co mieliśmy, straciliśmy, bo mama podjęła heroiczną decyzję o rozejściu się z ojcem. Już małżeństwo nie miało sensu. Była inna kobieta, nawet inne dzieci, jak się okazało, potem gdzieś tam. Więc no, taka decyzja wymuszona, wyjeżdżamy i rzeczywiście takie niesłychane przeżycie trudne, kiedy to poszliśmy pożegnać się z naszym psem, pięknym owczarkiem podkolańskim Pazą. No i niestety zastaliśmy tego psa po prostu martwego. Azie pękło serce z rozpaczy, ponieważ ja i siostra się zajmowaliśmy nią przez cały czas. Być może. Natomiast straciliśmy piękny dom, straciliśmy piękne miejsce, w którym żyliśmy pod lasem, straciliśmy najpiękniejszego przyjaciela, no i straciliśmy w jakiś sposób jednak kulawą, ale rodzinę. Prawda? I udaliśmy się w podróż do zupełnie innego miejsca. To było bardzo duże przejście, bo to jest z takiej sielanki, z domu pod lasem, przenieśliśmy się do miasta pełnego budujących się świeżo bloków, jakieś takie, te przestrzenie zapełnione błotem, gdzieś takim teren budowy, bo to jest rok 74, buduje się socjalistyczne miasto Tychy, w którym nie ma nic poza tymi blokami i tymi przestrzeniami pomiędzy nimi, jest taka trudna rzeczywistość, bardzo, przejście bardzo bolesne, nawet dla dzieci. Co w takiej sytuacji, co w takiej chwili pięciolatek czuje? Czuję takie, ciężko mówić o pięciolatku, że przeżywa traumę, prawda? Natomiast wydaje mi się, że jak sobie próbuję przypomnieć te wspomnienia, to ja się zamykam bardzo, bardzo mocno. Zamykam się w takim swoim świecie, jest mi bardzo ciężko. Nie potrafię tego w ogóle zrozumieć i jakby rozglądam się wokół i nie umiem zrozumieć tej rzeczywistości, która jest na zewnątrz. Ale te wydarzenia miały wpływ na to, co się działo dalej w Pana życiu. No na pewno, bo tutaj też jest rzeczywistość taka, że my wychowujemy się sami z mamą, która żeby nas jakoś utrzymać godnie, albo przynajmniej porządnie, powiedzmy tak, no jest zmuszona pracować na półtorej etatu. W zasadzie my w pewnym momencie z siostrą, można powiedzieć, że sami się wychowujemy, bo mama jest często w pracy do 22, czasami zostaje mamą, wychowawcą w takim ośrodku dla dzieci upośledzonych, umysłowo. Więc my jesteśmy sami, zaczynamy poszukiwać, tu nam się wiele rzeczy nie zgadza. Też pamiętajmy, że to jest rzeczywistość komunizmu jeszcze wtedy, która też zaczyna przerażać. No i w pewnym momencie najpierw u mojej siostry, a później u mnie pojawiło się coś, co było też, myślę, że naturalną konsekwencją tych zdarzeń, czyli jakaś kontestacja, poszukiwanie czy w subkulturach, czy w muzyce, to jest takie poszukiwanie ulgi w tym wszystkim, tak bym powiedział. I to pewna zmiana. Pojawia się osoba, która miała bardzo duży wpływ na dalsze lata pana życia, na postrzeganie tego świata, znany doskonale już wtedy Rysiek Riedel. Tak. Znany już wtedy Rysiek Riedel bardzo często przechodził koło szkoły podstawowej, w której ja się uczyłem, a w której on wcześniej skończył naukę na 7 klasie podstawówki, nie radząc sobie kompletnie z tym wszystkim, co tam zastał.
Natomiast no, dla mnie to był taki człowiek, który zarażał mnie swoim talentem, zarażał mnie swoją wolnością. Wydawało mi się, że to jest jedyny człowiek, który z całą tą rzeczywistością siermiężną komuny sobie jakoś poradził. Który wyglądał jak kolorowy ptak, zupełnie inaczej niż wszyscy inni naokoło, śpiewał o wolności. To, co tworzył on wtedy, to było coś, co wypełniało moje serce, jakby całkowicie fascynowało. Tym bardziej, że miałem bardzo szybko możliwość Ryśka poznać, zaprzyjaźnić się, przebywać bardzo dużo z nim w domu jego. I to były te momenty, kiedy pan poszukiwał siebie, poszukiwał swojej drogi życiowej, czy raczej jeszcze czerpał z otoczenia? Ja wtedy szukałem wyidealizowanej wolności. I ta wyidealizowana wolność okazała się wyidealizowaną później dopiero. Bo w momencie tego poszukiwania wydawało mi się, że to jest taki ratunek dla mnie też, żeby sobie poradzić jakoś z tym światem. Natomiast po każdym miesiącu, kiedy przypatrywałem się temu, jak wygląda życie mojego przyjaciela, mojego idola również, tak dałem sobie sprawę, że to nie jest wolność, tylko to jest tak naprawdę ucieczka. I niestety również niewola, czyli bardzo też szybko zorientowałem się, że Rysiek jest zniewolony potężnym nałogiem. A ta ucieczka to była w którą stronę? No to była ucieczka w szukanie ulgi, a nie uzdrowienia. Szukanie ulgi w rzeczy najgorszej, która na pewno jej przynieść nie może, czyli po prostu narkotyków, które dają ulgę na chwilę i wpędzają w niewolę na stałe nawet. Na szczęście w tamtym okresie, czyli kiedy pan spotykał się z Ryśkiem Riedlem, do narkotyków pan nie sięgał. Nie sięgnąłem do tego najpoważniejszego, czyli do kompoty, do polskiej heroiny. I to też, to jest taki, zawsze powtarzam, paradoks mojego życia, bo osobą, która obroniła mnie przed heroiną, był człowiek zanurzony w heroinie po uszy, czyli Rysiu Riedel, który reagował bardzo nerwowo podczas prób podawania tej heroiny i propozycji, które padały pod moim adresem, było dużo, ale zawsze był Rysiek, który to ucinał bardzo stanowczo. On miał absolutnie świadomość w pewnym momencie tego, gdzie się znalazł. To były takie chwile, przeżywaliśmy jego wizyty u nas w domu, kiedy on wychodził na kolejny odwyk, kiedy nam mówił, że może się uda. I to było to w pewnym momencie, to już to chyba my się bardziej nim opiekowaliśmy, niż my czerpaliśmy od niego, bo asystowaliśmy przy jego próbach poradzenia sobie z całą tą sytuacją. W książce czytamy taki fragment. W wielu tekstach Riedla jest mowa o samotności, bo każdy narkoman jest sam. Rysiek zawsze bardzo się tego bał. Samotność to taka straszna trwoga. Ogarnia mnie, przenika mnie. Wiesz, mamo, wyobrażam sobie, że życie nie ma Boga. Nie ma. Mm-hmm. To słowa, które pisał w liście do mamy, która ta piosenka była jednym z ostatnich jego utworów. Rysiek pisał te słowa do mamy, która mieszkała w Niemczech. Rodzice Ryśka wyjechali do Niemiec wcześniej. Rysiek miał bardzo trudną relację z ojcem, natomiast dużo lepszą faktycznie z mamą. I też ten tekst był tak na opak odebrany, ja pamiętam dokładnie ten moment, kiedy on się pojawiał, bo to zostało odebrane jako coś takie przeciwko Bogu. No to w ogóle nie jest przeciwko Bogu, prawda? I to jest takie dziwne, że to w pewnym momencie w mediach się takie zamieszanie zrobiło. To jest bardziej tęsknota za Bogiem i bardziej jakby taka konstatacja tego braku w formie nawet pewnego cierpienia, które to niesie, które to niesie ze sobą. No, tak dzisiaj to widziałem. Ostatnia wasza rozmowa to rozmowa niedokończona. No to bardziej rozmowa zapomniana, czy taka z urwanym filmem, tak bym powiedział, bo to jest rozmowa tuż przed śmiercią, kiedy Rysiek był już niesłychanie osłabiony. Spotkaliśmy się gdzieś tam w trolejbusie, pamiętam, spędziliśmy kilka godzin razem w knajpie. No niestety ja trochę przesadziłem ze spożyciem, nie pamiętam z tej rozmowy wiele, wiem tyle, że odseparowaliśmy się od znajomych i spędziliśmy kilka godzin rozmawiając bardzo intensywnie na jakiś temat ważny pewnie. A później to już była naprawdę straszna sytuacja, czyli pojawiała się narkotyki w pana życiu, pojawiała się ucieczka od społeczeństwa, od środowiska, od przyjaciół, od znajomych, poszukiwanie czego? No to było ciągle myślę to samo, takie nieporadzenie sobie z zastaną rzeczywistością i też poszukiwanie ciągle jednak tej wolności w inny sposób i poszukiwanie ulgi od tego, co było. Bo u mnie
rzeczywiście przez pewien moment to, że Rysiek ćpał heroinę i jakby miał pewną świadomość tego, jak to działa, no spowodowało, że ja po heroinie nie sięgnąłem, ale sięgnąłem po całą resztę. I taki standardowy scenariusz jest ten sam u wielu osób, gdzie najpierw się pojawia marihuana, haszysz, potem ekstazję, LSD i tak dalej, przechodzi się do całej tablicy Mendelejewa. No u mnie bardzo szybko ze studiów prawniczych przeniosłem się na ulicę. I to też takie mocno spektakularne było wydarzenie, bo ja byłem, przerwałem studia prawnicze będąc na czwartym roku, kiedy już nie mogłem, mój organizm nie był w stanie przyjąć wiedzy już. Pamięć nie funkcjonowała już kompletnie. Pożegnałem się ze studiami, rzucając książką z prawa gospodarczego o ścianę i ruszyłem w podróż donikąd. A wydawało się, że prawo gospodarcze w porównaniu do tych książek, które pan musiał wcześniej przyswoić, to naprawdę niewielki krok w przyszłość. No tam już niewiele zostało, bo ja zdałem jeszcze sesję na czwartym roku zimową, więc zostało mi kilka egzaminów do tego, żeby te trzy literki magistra prawa sobie postawić przed sobą. Natomiast ja byłem już wycieńczony narkotykami wtedy, bo ja w zasadzie studiowałem po to, żeby nie iść do wojska. To nie było moje jakieś marzenie, żeby być prawnikiem, ponieważ byłem osobą zupełnie niewierzącą wtedy. Też narkotyki to powodują, taką spadek wiary we własne zdolności. Ja chciałem być aktorem, producentem filmowym, ale z racji tego, że się bałem panicznie wojska, ktoś mi podpowiedział, że a to ty z historii jesteś super, te olimpiady wygrywałeś, to idź na prawo, tam takie same zdaje się przedmioty. No i tak zupełnie chciałem mieć spokój, chciałem uchronić się przed wojskiem, zacząłem studia, których po prostu nie bardzo lubiłem. Zdarzały się przedmioty, gdzie coś mnie zainteresowało. Natomiast nie było dla mnie stratą porzucenie tych studiów i zwłaszcza, że to się odbywało w takiej konwencji, że mi się wydawało, że jestem bohaterem polskiej wersji filmu Easy Rider, że to jest takie wytłumaczenie swoich grzechów i swojego upadku, że w momencie, kiedy nie miałem gdzie mieszkać, byłem, można powiedzieć, wprost osobą bezdomną. No, spędzałem życie jeżdżąc autostopem, pociągami, gdzieś tam przemieszczając się po Polsce, kolportując również narkotyki. I to była taka, to było zapuśnięcie się takim życiem zupełnie innym niż wszyscy naokoło. Takim trochę amerykańskim snem jakimś, można powiedzieć. Amerykański sen zamiast prawnika w Polsce, czyli łamanie prawa, mimo znajomości doskonale przepisów i studiowania tych przepisów na co dzień, to sprzeczność. No to jest właśnie taka, myślę, zamiana miejsc, która mówiąc no wprost, bez ingerencji mistrza kłamstwa, demona, nie byłaby w stanie zaistnieć. Myślę, że człowiek często jest kuszony przez właśnie tą osobę i w moim wypadku pewnie też tak było, a później człowiek zniewolony już narkotykami zaczyna sam siebie tłumaczyć, pogrąża się w kłamstwie takim wewnętrznym, oszukuje się, że nic takiego się nie stało, oszukuje innych, że przecież świetnie sobie radzą. No i tak to było. Byłem w piekle, nie polecam. Maciej Sikorski to książka, która mówi o przemianie, bo w tej chwili rozmawialiśmy o tym, co było przedmurzem pana przemiany, a tutaj po pewnym czasie dzięki przyjaciołom, wyjazd za granicę i tak zwana nowa droga, czyli nowe otwarcie i poszukiwanie czegoś, co każdy z nas chciałby znaleźć, czyli tej wskazówki, tego kierunku, który jest wyznacznikiem dalszego działania. No to jeszcze musimy powiedzieć, że moje życie się dzieli, ja tak sobie taki podział sam stosuję, na trzy etapy. Czyli pierwszy to są narkotyki, drugi to jest New Age, bo później ta rzeczywistość narkotyków wyparta jest na wiele lat rzeczywistością wschodnich duchowości, jogi, medytacji, różnych praktyk oddechowych, więc to tak następuje bardzo, bardzo powoli. Natomiast w pewnym momencie faktycznie ja przestaję używać narkotyki, jestem zanurzony w pełni w New Age. A jak to się dzieje? Jakim sposobem można zwalczyć ten nałóg, który dla większości jednak jest praktycznie nie do zwalczenia? To znaczy u mnie to się odbywało naprawdę na przestrzeni wielu lat w taki sposób, że gdybyśmy sobie wyobrazili pusty pokój, w pewnym momencie ten pokój był wypełniony w większości narkotykami. Później ustąpiło trochę narkotyków, bo jakby szukałem, narkotyki to jest poszukiwanie pewnych stanów świadomości i w
pewnym momencie ja zacząłem łączyć narkotyki z różnymi praktykami duchowymi. I jak sobie wyobrazimy ten pokój, to następuje coś takiego, że wypychamy rzeczywistość narkotyków, na jej miejsce pojawiają się rzeczywistości wschodnich duchowości, jest ich coraz więcej, stopniowo te proporcje się zmieniają, aż następuje taki moment, w którym zostają już same te rzeczywistości, w skrócie nazywając je New Age'em. Natomiast to też była taka rzeczywistość, gdzie też chodziło o pewne osiąganie różnych stanów świadomości. Ja byłem bardzo intensywnie zanurzony w praktykach wschodnich, czyli w jodze, w medytacji i tak dalej. Cała masa tego się pojawiła. Natomiast w zupełnie niespodziewany sposób mój kolega piękną piosenkę napisał, która ma tytuł Szukałem siebie, znalazłeś mnie. Czyli w zupełnie niespodziewany sposób pojawia się osoba, której ja kompletnie się nie spodziewałem i która gdzieś tam w bardzo trudnym momencie się pojawiła, bo tam przy okazji przytrafiła mi się próba samobójcza, w czasie której gdzieś tam wzdychałem do Jezusa, myślę, że byłem w jakiś sposób również dzięki niemu uratowany. I później pojawia się rzeczywistość, w której pojawia się On, nasz Zbawiciel, który doświadczam czegoś takiego, że Bóg szuka człowieka i kocha go do szaleństwa i jest w stanie pójść w każde miejsce, żeby go uratować. To jest zupełnie jakby nowa rzecz, bo to jest przejście do takiej relacji osobowej, że to jest zupełnie jakby coś innego. To jest rzeczywistość, która w pewnym momencie wydarza się cała seria bardzo spektakularnych zdarzeń w moim życiu, które spowodowały, że ja nie miałem żadnych wątpliwości, co się dzieje w moim życiu. W swojej książce pisze pan: przez długi czas byłem atakowany w nocy. Ktoś mnie dusił, było to okropne uczucie, traciłem oddech. Dusiłem się, nie miałem czym oddychać. Na ratunek przychodziła wtedy modlitwa. No tak było, to można by było powiedzieć w skrócie tak, że ja odstąpiłem od zła, takiego opisanego, myślę, z dużej litery, choć mi się wydawało wtedy, że to jest takie zło może z małej. A jeszcze mówiąc bardziej prawdziwie, człowiek zanurzony w New Age'u nie zdaje sobie sprawy z grzechu, bo nawet jak się popatrzy na ten znaczek Indian, to nie jest to, co Pan Bóg robi w Księdze Rodzaju, czyli rozdziela światło od ciemności, nazywa światłość światłością, a ciemność ciemnością, tylko to jest coś, co nazywa się równoważącymi się przeciwnościami, czyli takiej rzeczywistości grzechu nie ma. Nawet współcześni znane współcześnie osoby zajmujące się hinduizmem mówią, że zło i dobro w naszym życiu to jest tylko maja, złudzenie, więc dają znak równości między jednym i drugim. W takiej rzeczywistości będąc jest bardzo trudno rozpoznać coś, co w chrześcijańskim społeczeństwie nazywa się grzechem. Ten fragment, który pan przeczytał, to jest fragment, to jest bardzo ważny moment, bo to jest po nawróceniu. Ja rzeczywiście wybieram świadomie pewną drogę, czyli ja odstępuję od zła, ale zło nie odstępuje ode mnie. Czyli tak naprawdę można parafrazować pewną rzecz, którą też znajdziemy w książce, z odniesieniem do 33 lat Jezusa i 33 lat Pana. Tak, napisałem w książce, mając 33 lata, Jezus Chrystus umarł, aby mógł żyć, mam 33 lata, żyję. To było dokładnie w tym momencie, kiedy ja doświadczam relacji takiej osobowej, to było dla mnie absolutne odkrycie, bo wcześniej moje poszukiwania duchowe były prowadzone z poziomu takiego impersonalnego, czyli Boga bezosobowego, hinduskiego. Natomiast tutaj jest żywa osoba kogoś, kto oszalał z miłości dla mnie i ja to czuję, że ten ktoś naprawdę wchodzi ze mną w relację. Natomiast wracając jeszcze do tego fragmentu, to był proces, który był rozłożony w czasie, prawda? Są w Kościele różne sposoby, są modlitwy wstawiennicze, które pozwalają na pewne przecięcie węzłów z przeszłością, z guru, z nauczycielami duchowymi, ale też również z grzechem. Czyli to nie jest tak, że to jest jak z abstryknięciem się rozstaje z tymi rzeczywistościami. Czyli to powtórzę jeszcze raz, ja odstąpiłem od zła, ale zło nie odstąpiło ode mnie. I proces wychodzenia z tych rzeczywistości też był długi i bolesny. Pana droga z Bogiem rozpoczęła się od przełamania pewnych wewnętrznych słabości. No myślę, że moja droga z Bogiem przede wszystkim polegała na wyborze Jego jako Pana i Zbawiciela, a dopiero za tym idzie radzenie sobie z tymi przeciwnościami, ale pierwszy krok na drodze z Bogiem w moim wypadku, a myślę, że też powinien on polegać u większości ludzi na tym,
to jest coś, co Pan Bóg w Księdze Rodzaju wspomniałem właśnie, to rozdzielanie rzeczywistości. Myślę, że to był taki moment, wtedy, kiedy ja wybrałem Boga Jezusa jako Pana i Zbawiciela, nastąpił taki moment, który można by było nazwać rozdzielaniem światłości od ciemności i nazywaniem światłości światłością, ciemności ciemnością. To jest jeden z tych elementów, na który Pan zwrócił uwagę w momencie, kiedy rozpoczął Pan przemianę siebie, ale także wpływanie na przemianę innych w otoczeniu. Ja od kilkunastu lat opowiadam tę historię, jeżdżąc po Polsce. Kompletnie nie szukam tych miejsc w żaden sposób, ale tak się jakoś dziwnie dzieje, że ktoś ciągle zadzwoni. Właśnie wracam z Sanoka, gdzie byłem, opowiadając historię osobom. I no, mogę powiedzieć, że ta historia o tyle działa, że bardzo dużo ludzi jest gdzieś tam liznęło podobnych problemów. Szukałem sobie takiego wyobrażenia plastycznego tego, co robię. Ja też dostałem takie słowo podczas jednej z modlitw nade mną zaraz po nawróceniu, które mówiło o tym, że będziesz jak trąba, która głosi chwałę Pana, ale też informuje o zagrożeniach. Ta trąba to jest szofar. Szofar to jest coś, co w Izraelu było wykonywane z rogu zwierzęcego. I co bardzo mnie ten symbol jakoś tak zaciekawił, ponieważ była taka prosta reguła, że szofar, który ogłaszał początek nowego roku w Izraelu, on miał głosić chwałę Pana przez dęcie w tę trąbę i on tym lepiej gra, tym bardziej jest zakręcony. Czyli bardziej pokarbowany jeszcze przy okazji, tak, bo to są takie zwinięte rogi. Tak, one są rzeczywiście zawinięte kilka razy i ja sobie pomyślałem, że to jest piękny obraz do mojej misji, szofar, czyli człowiek, który jest pokręcony, powyginany przez życie. W jego historii chwała Boga będzie się oddawała jeszcze bardziej, bo będzie widać jak na dłoni, z jak trudnych rzeczywistości Bóg wyprowadza. I to rzeczywiście można sobie przejrzeć świadectwa tych ludzi związanych z mafią, czy ludzi naprawdę bardzo uwikłanych w przeróżny grzech, żeby zobaczyć, że to faktycznie to działa. Osoby niezwykle połamane, niezwykle pokręcone, opowiadające o Bogu, robią to w sposób skuteczny, bo tym większa chwała Boga się rozlewa, widząc to, co stało się w ich życiu. Panu się udało przejść od tego, nie waham się użyć tego słowa, praktycznie dna życia, gdzie nie wiadomo, w którą stronę potoczyłyby się Pana losy, czy jeszcze mielibyśmy szansę rozmawiać, przejść pewną metamorfozę, zawierzyć i teraz dawać świadectwo tej wierze, temu, co Pan czuje, innym. Jak odbierają taką metamorfozę słuchający? No to jest, myślę, nadzieja dla wielu ludzi. Jestem zasypywany pytaniami o różne rzeczy, które te osoby robią, ale to jest jakby taki przyczynek do tego, żeby wykonać taki najważniejszy krok, bo czasami człowiek potrzebuje aktu woli, i to jest czasami naprawdę jeden kroczek, żeby wyjść i powiedzieć, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem i ja mu powierzam życie i jakby temu służy ta misja. Pan mówi jeden kroczek. Łatwy? Bardzo trudny. Ja pamiętam, jak dziś byłem na koncercie grupy Frischti, gdzie stałem przed sceną i wokalista z Holandii, Martin, zapraszał wszystkich chętnych, którzy chcieli wyznać, że Jezus jest Panem, na scenę. Ja nie mogłem pójść, bo ja czułem, że jakbym korzeniami był zapuszczony. To było bardzo trudne. To było zmaganie zakończone sukcesem, bo w końcu poszedłem, ale to było bardzo, bardzo trudne. Byłem w piekle, nie polecam. Maciej Sikorski był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję za rozmowę i za podróż w nieznane odkrywanie siebie. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Reklama. Automatyczna ośmiobiegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz formą szyny. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.
Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnez. Wielkanoc to tradycja, a tradycja to... Nuda! No bo ile można robić to samo? Zróbmy coś nowego. Coś, co robiły nasze mamy i babcie, czyli... Coś bardziej chili, albo bardziej wege. A na deser... Chodźmy pobiegać. I pamiętajmy o tym, co najważniejsze. Przygotujmy te święta razem. A już od jutra w Lidlu. Pakowany tyśniowo skarb wieprzowy XXL marki Rzeźnik tylko 9,79 za kilogram. A szynka skarb Smukiko tylko 18,80 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Autopromocja. Polskie Radio 24. Przewidywanie przyszłości jest znacznie trudniejsze niż komentowanie tego, co się już zdarzyło. Ci, którzy mylą się w swoich przewidywaniach, często są potem piętnowani i wykpiwani. Niesłusznie, bo nie myli się ten, kto nic nie ma. Dlatego podejmiemy ryzyko tworzenia prognoz w programie Wróżenie z faktów. Co tydzień będziemy się starali przewidzieć, co w nadchodzących dniach będzie ważne, ciekawe, może nawet przełomowe. Wróżenie z faktów zapraszam do Polskiego Radia 24 w każdą niedzielę o 18.15. Łukasz Warzecha, do usłyszenia. Autopromocja. Minęła 15. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Oględziny prokuratora i biedny ptak jest na miejscu zawalania się kamienicy w Świebodzicach. Mieszkańcy Sztokholmu manifestują w centrum, pokazują swój sprzeciw przeciwko przemocy. Konkurs wielkanocnych palm w Lipnicy Murowanej rozstrzygnięte. Szczegóły za chwilę. Zapraszam. Biegli oraz śledczy pracują na miejscu zawalenia się kamienicy w Świebodzicach. Rano niemal 24-godzinną akcję przeszukiwania rumowiska zakończyli strażacy ratownicy. Mają 100% pewność, że pod gruzami nikogo już nie ma. Oględziny mają określić przyczyny katastrofy. Tak mówi prokurator rejonowy Marek Rusin. Będą to wstępne oględziny, żeby ustalić metodologię dalszej pracy. Nie wykluczamy, że te oględziny mogą potrwać do jutra. Niezależnie od tego policja przesłuchiwała wiele osób, które były świadkami tego zdarzenia. Wczoraj ciała zostały przez osoby najbliższe zidentyfikowane. Na wtorek i środę zaplanowaliśmy przeprowadzenie sekcji zwłok wszystkich ofiar w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Jak zastrzega prokurator, na razie nie można twierdzić, że przyczyną katastrofy był wybuch gazu. O pomoc w śledztwie apeluje do mieszkańców Świebodzic inspektor Krzysztof Niziołek z Komendy Wojewódzkiej Policji. Prosimy wszystkich świadków zdarzenia lub osoby, które widziały tę całą katastrofę, o zgłaszanie się do komisariatu policji. Tam jest wyznaczony punkt do takich osób, które będą rozmawiały ze świadkami, czy też osobami, którzy mogą wnieść do sprawy dla obiektywnego i wszechstronnego wyjaśnienia tej sprawy. Przedwojenny budynek zawalił się wczoraj rano. Zginęło 6 osób, 4 są ranne. Stan 10-letniego chłopca nadal jest ciężki. W Świebodzicach ogłoszono 3-dniową żałobę. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Solok uważa, że poprzednie władze tuż po katastrofie smoleńskiej dopuściły się wielu złych działań. Szef BBN-u krytykuje m.in. wybór międzynarodowej podstawy prawnej do badania okoliczności tej tragedii. Własne życzenie ówczesnych władz, przyjęto konwencję chicagowską, popełniono szereg błędów czy działań, które były wyrazem na samym początku złej woli politycznej. Sama zgoda na podjęcie rozgrywki z Putinem przez ówczesnego premiera pana Donalda Tuska jeszcze przed uroczystościami katyńskimi, no to uruchomiła pewien ciąg zdarzeń, który tak skończył się tragicznie. Jak dodaje Paweł Solok, obecne działania podejmowane są bardzo późno i w utrudnionych warunkach. Ale jak podkreśla, to wszystko są działania słuszne. Jutro przypada 7. rocznica katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. Manifestacja miłości odbywa się w centrum Sztokholmu 2 dni po tragicznym zamachu, w którym zginęły 4 osoby, 15 jest rannych. Mieszkańcy Szwecji pokazują swoją jedność. Wyrażają także sprzeciw wobec przemocy. Demonstrację zorganizował spontanicznie jeden z blogerów irańskiego pochodzenia.
Tysiące ludzi zebrało się na głównym placu stolicy Szwecji. Tak o tej manifestacji mówił w Polskim Radiu 24 Przemysław Gołyński. I tam zebrało się wokół tego miejsca no, kilkanaście, kilkadziesiąt, może nawet tysięcy osób. Ta demonstracja miłości ma pokazać, jej celem jest pokazanie, że mieszkańcy stolicy nie boją się, że teraz z powrotem miasto i ulice należą do jego obywateli i do mieszkańców. Również zależy organizatorom, by pokazać, że są silni i że hołdują wartościom, które tak naprawdę scalają społeczeństwo szwedzkie, czyli zaufaniu, solidarności i miłości. I stąd nazwa manifestacja miłości. Domniemany sprawca zamachu w Sztokholmie, 39-letni Uzbek, miał być wydalony ze Szwecji. Podaje szwedzka policja. 3 lata temu starał się o prawo stałego pobytu w tym kraju. W czerwcu ubiegłego roku wniosek został odrzucony, w grudniu miał dobrowolnie opuścić kraj, a w lutym tę sprawę przekazano policji. 24 lutego mężczyznę poszukiwała szwedzka policja, ale nie udało się go odnaleźć. Wśród 4 ofiar śmiertelnych zamachów w Sztokholmie jest Belgijka. Tę informację potwierdza minister spraw zagranicznych Belgii. Niestety straciliśmy rodaczkę w ataku w Sztokholmie. Nasze myśli są z jej rodziną i przyjaciółmi, napisał szef belgijskiej dyplomacji Didier Reinders. Ministerstwo nie podało danych ofiary. Wiadomo tylko, że kobieta miała 31 lat i pochodziła z miejscowości Halle we Flandrii, w niderlandzkojęzycznej części Belgii. Jej rodzina informowała belgijski rząd, że od czasu zamachu terrorystycznego nie ma z nią kontaktu. Po 48 godzinach szwedzkie władze potwierdziły tożsamość i poinformowały Brukselę. Wszystkie 4 ofiary śmiertelne zamachu w Sztokholmie zostały już zidentyfikowane. Wśród nich jest także obywatel Wielkiej Brytanii i 2 Szwedów. Bartek Połęcka, Polskie Radio, Bruksela. 27 metrów i 63 centymetry mierzy palma, która wygrała konkurs w Lipnicy Murowanej. Zrobił ją Andrzej Leszczyński wraz z rodziną. Ta palma jest niecały metr niższa od najwyższej, ale o zwycięstwie przesądziła przede wszystkim estetyka wykonania. Wyjaśnia etnolog Bernadeta Błoniarz, przewodnicząca jury konkursu. Palma lipnicka na wysokości 1 metra od podstawy powinna mieścić się w 2 dłoniach dorosłego mężczyzny. I ta palma spełnia ten warunek. Poza tym też wiązania bardzo precyzyjne, dobór wikliny, ułożenie tej wikliny na palmie po prostu genialne. Piękna. Andrzej Leszczyński nie kryje radości z głównej nagrody i potwierdza, że w pracy uczestniczyła cała rodzina. Radość wielka jest ze samego zwycięstwa. To jest konstrukcja niemal inżynierska. Około 300-400 kwiatów trzeba na taką palmę, prawda? Z 5-6 koszyków do szpanu, wikliny ze 150 do 200 kg do przebrania oczywiście. No i pieczka, która waży też w granicach 100-150 kg. To, co jest ważne w tym konkursie, to na pewno to, że dzisiaj jest niedziela palmowa, że to jest okres Wielkanocy i przede wszystkim jest to przedłużenie już troszeczkę wstępu do tej największej, najważniejszej uroczystości, do triumfu paschalnego i Wielkiej Niedzieli. Do konkursu zgłoszono ponad 50 palm, a sam konkurs w Lipnicy Murowanej zorganizowano 59 raz. Polskie Radio 24. Rafał Bała, dzień dobry. Katarzyna Kowalska zajęła 7 miejsce w maratonie w Paryżu. Zwyciężyła kenijka Prurity Rion-Ripon z czasem 2 godziny 20 minut i 55 sekund. Polska biegaczka straciła do niej niemal 9,5 minuty. Mimo to wypełniła normę Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na sierpniowe Mistrzostwa Świata w Londynie. Wśród mężczyzn najszybszy był Kenijczyk Paul Longliata. Jego rezultat to 2 godziny, 6 minut i 10 sekund. Za niespełna pół godziny w Gliwicach początek meczu 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Znajdujący się w strefie spadkowej Piast podejmuje 4. w tabeli Lechia Gdańsk. Piotr Nowak, trener gdańszczan, liczy na zwycięstwo, które pozwoli jego drużynie odskoczyć od najgroźniejszych rywali i włączyć się do gry o czołowe pozycje. Jednym z priorytetów, żeby ta przewaga, jest tylko żeby ją utrzymać nad tym 5. i 6. zespołem, ale również ją podnieść. Także ta kolejka jest naprawdę bardzo interesująca. Jeśli zdobędziemy punkty w Gliwicach, to na pewno będzie to łatwiej niż w tych późniejszych meczach. Dziś odbędzie się jeszcze jedno spotkanie Ekstraklasy. O 18.00 Lech Poznań zagra przed własną publicznością z Legią Warszawa. Przypomnę, że wczoraj Pogoń Szczecin pokonała Arkę Gdynia 5-1, Górnik Łęczna uległ Wiśle Płock 2-3, podobnie jak Termalika Nieciecza Wiśle Kraków. Belg Tyrine Ville wygrał rajd Korsyki, 4. rundę Mistrzostw Świata. Obrońca tytułu, 4-krotny mistrz świata, Francuz Sébastien Ogier zajął 2. miejsce i utrzymał się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Rajd Korsyki był 4. rundą tegorocznych Mistrzostw Świata. 8. będzie rajd polski na przełomie czerwca i lipca na szutrowych trasach w rejonie Mikołajek.
Australijscy tenisiści pokonali Brisbane zespół Stanów Zjednoczonych 3-2 i awansowali do półfinału Pucharu Davisa. Spotkają się w nim ze zwycięzcą meczu Belgia-Włochy. Na razie w Charleroi gospodarze prowadzą 2-1. Drugą parę półfinałową tworzą Francuzi i Serbowie. Po porażce w inauguracyjnym meczu ze Słowacją polskie hokeistki zagrają dziś w Katowicach w Mistrzostwach Świata Dywizji 1B z Kazachstanem. Wczoraj zespół prowadzony przez Grzegorza Klicha przegrał 2-7 ze Słowacją, a Kazachstan 0-2 z Chinami. Zdaniem polskiego szkoleniowca każdy mecz jest teraz bardzo istotny w walce o utrzymanie. Wczorajszy przeciwnik był dla nas zbyt silny, zdecydowanie wyższy poziom niż nasz. Ciężko było nawiązać równorzędną walkę. Wszystkie mecze, które nam tutaj zostały, to jest tak naprawdę walka o utrzymanie. Poziom turnieju jest bardzo wysoki. I tak naprawdę no, w każdym kolejnym meczu będziemy musieli szukać punktów. No znamy rywala, bo nie tak dawno w Stopakie graliśmy na turnieju przedolimpijskim w Astanie. Przegraliśmy 1-3. Zespół bardzo doświadczony, bo średnia wieku jest 25 lat przy naszym młodym zespole, który ma 21, więc na pewno będą trudnym rywalem, no ale będziemy walczyć od pierwszej minuty o zwycięstwo. Mecz polskich hokeistek z Kazachstanem rozpocznie się o 20. Prognoza pogody. Chłodno jest na Suwalszczyźnie 9 stopni, w centrum na termometrach 13, na południu i zachodzie kraju 16. Słaby deszcz lub mżawka padają na wschodzie lub południu kraju, poza tym jest pochmurno z przejaśnieniami. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany, chwilami dość silny i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zobacz w MediaMarkt najnowsze smartfony Galaxy S8. Bądź pierwszy. Zamów w sklepie lub na MediaMarkt.pl i odbierz 8 dni przed premierą. MediaMarkt. Przez lata dokuczali mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosił go na długo. Opokan Med uwolnił od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić. Bo my uwielbiamy wszystko robić z wami. Przekonajcie się, że gotowanie może być zabawą. I jest książka, która wam tym pomoże. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Rodziny na kuchnia Lidla. Przygotujmy te święta razem. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co jest zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Na zegarze 15.12 w kalendarzu niedziela, 9 dzień kwietnia. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, witam i zapraszam do godziny 20. A przed nami m.in. podróż w czasie. Po godzinie 16 przeniesiemy się do Warszawy lat 40. Antek, absolwent liceum Batorego, niespełniony aktor i niedoszły konspirator, próbuje dojść do siebie po niedawnej ucieczce z płonącego getta. Do tego czeka go kilka tygodni w pustym mieszkaniu, ponieważ jego najbliższa rodzina wybiera się na wieś. Zaraz po wyprowadzeniu w podróż bliskich spotyka na dworcu dawnego szkolnego kolegę. Księdza z kresowej parafii. Czesiowi Bielarnemu towarzyszy młoda dziewczyna. Jak się okazuje, Bielarny porzucił stan kapłański i wkrótce będzie ojcem. Nikt z jego bliskich nie jest jeszcze na to gotowy, więc Antek postanawia przygarnąć tych dwoje pod swój dach. Po godzinie 16.15 w naszym studiu pojawi się Krzysztof Beśka, autor powieści i poeta. Porozmawiamy o jego najnowszej powieści, o książce Spowiedź w fotoplastykonie. To spotkanie po godzinie 16. Po 16.30 dwoje na jednego, czyli Agaton Koziński, Jerzy Jachowicz i ich gość. Po godzinie 17.15 Polacy w świecie, magazyn Edyty Poźniak. Dziś kilka interesujących kwestii, m.in. sprawa pisowni nielitewskich nazwisk.
W litewskim Sejmie pojawił się projekt ustawy o pisowni nielitewskich nazwisk. Powiemy, dlaczego to nie rozwiązuje problemu pisowni nazwisk polskich. Poza tym wyjaśnimy też, dlaczego Australijczycy chcą zmianę nazwy Góry Kościuszki w Australii. Polonia broni tej sprawy od wielu lat, ale problem powraca. No, poza tym powiemy także o zbiórce na hospicjum dla dzieci w Wilnie. Po godzinie 17.15 magazyn Polacy w świecie. Natomiast godzinę później, po 18.15, Łukasz Warzecha i jego goście, czyli wróżenie z faktów. Natomiast po godzinie 19.15 Filip Menhes i pytanie życia z duszą. Czy bez dziś gościem Filipa Menhesa będzie Paweł Grad, filozof, autor książki O pojęciu tradycji. To wszystko przed nami, a na początek Świebodzice.